Bolesław Strzemiński, trener Prochupionki, po meczu sparingowym z Centrum Radą. Proch remisuje 1-1. To przedostatni sparing tej zimy. Pierwszy na boisku trawiastym. To w ogóle jakiś miał wpływ, że po raz pierwszy gramy u siebie na takim boisku, czy absolutnie żaden? Na pewno to jakiś wpływ miał, ale to było i dla jednego zespołu, i dla drugiego te same warunki. Zaprezentowaliśmy się dzisiaj sparingu do przerwy. Wyglądało to poprawnie, natomiast po przerwie, jak już te zmiany się porobi, to już taki chaos powstaje w graniu, że nie trzymamy pozycji, gramy taką piłkę. My wychodzimy na boisko w tej chwili, żeby sobie pograć. Nie żeby grać w piłkę, tylko żeby sobie pograć. O to mam pretensje do piłkarzy, bo no nie robią tego, co sobie ustalamy w szatni, co ustalamy w przerwie. I po przerwie wyglądało to bardzo źle. Mamy 2 tygodnie do ligi. Trener ten problem zdiagnozował, co jest największą bolączką Prochu. A trener ma odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo na pewno dużo rozmawiacie, są jakieś odprawy. Trener mówi, jak grać, jak to ma wyglądać, a potem jest boisko i to wygląda tak, jak wygląda. Chyba, no na pewno piłkarze bardzo chcą, natomiast no, sposób realizacji tego no, jest daleki od ideału. No, wiadomo, że gramy w czwartej lidze. I muszą ci chłopcy zrozumieć pewne rzeczy. Już coraz jest lepiej. No tak jak powiedziałem wcześniej, do przerwy wyglądało to fajnie, natomiast po przerwie to już taki chaos powstaje. Nie ma tej rytmy, tego rytmu gry, nie ma ustawienia się dobrego na pozycjach. Niektórzy tak wychodzą i grają tak, o, żeby sobie pograć w piłkę, a to się tak w piłkę nie da grać. Pytałem o to trenera tydzień temu, bo już liga coraz bliżej. Gdyby miał trener powiedzieć, które 45 minut, albo które nawet 90 minut było najbliżej tego, co by trener chciał widzieć w lidze z tych dotychczasowych sparingów? Były mecze dobre, bo graliśmy poprawne 45 minut po Wiślaku Końskowola. Było dobra gra w sumie też do przerwy i kilka momentów było takich po przerwie fajnych, co żeśmy grali w Mińsku. Natomiast mówię, jakoś nie ma takiego scalenia tego wszystkiego, żeby to wszystko połączyć, żebyśmy dobrze funkcjonowali w defensywie, żebyśmy dobrze funkcjonowali. Widział pan dzisiaj no, jedno zagranie przy rzucie wolnym z 40 metra od bramki. My się wszyscy stoimy, przyglądamy. Bramkarz nie interweniuje, zawodnicy stoją, patrzą. Zawodnik na 5 metrze przyjmuje piłkę i strzela bramkę na 1-1. No mówię, takie, no nie ma takiej jakości w tym zespole na dzień dzisiejszy. Być może, że liga to zmieni. Że większe zaangażowanie zespołu, już nie będziemy tak tych zmian robić więcej, musimy się nastawić na granie 14-15 zawodników i być może, że to przyniesie nam efekt. Natomiast na dzień dzisiejszy nie jestem zadowolony z tego sparingu. I tak króciutko, trenerze, na koniec. Jakiś może problem dla trenera jest to, że czy trener w ogóle chciałby, żeby w tej drużynie było 2-3 liderów, 4? Którzy wezmą to w trudnym momencie, na których trener może polegać, do których krzyknie i wie, że oni to pociągną i zrobią to tak, jak to powinno wyglądać. I czy tacy ludzie są w tej kadrze? Panie redaktorze, ja bym chciał, żeby był jeden lider. Natomiast na dzień dzisiejszy no nie mamy takiego chłopaka, który zmobilizuje zespół. W ogóle jesteśmy zespołem bardzo mało mówiącym, bardzo mało rozmawiającym ze sobą, podpowiadającym sobie. Jesteśmy takimi niemowami. Na boisku się tak w piłkę nie da grać. Musimy mieć większą charyzmę, musimy mieć większe zaangażowanie. Mówię, być może, że liga to przyniesie. Być może, że taki zawodnik się gdzieś wykreuje, który podkrzyczy, który w jakiś sposób wpłynie nawet swoim zaangażowaniem na to, że zespół będzie grał inaczej. Na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, jesteśmy zespołem takim, no, jakoś to będzie. No, nie ma takiej charyzmy z nas, takiej zaciętości. No. Dziękuję bardzo, to tyle. Proszę, dziękuję panu.